Proszę Państwa, przedstawimy teraz zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny należy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Pokażemy teraz, jak zapiąć, dopasować i rozpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej oraz opuszczenie podłokietników. Na czas startu i lądowania wszystkie okna muszą być odsłonięte. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas pozostać na miejscu, chwycić najbliższą maskę oraz pociągnąć ją do siebie, aby uaktywnić dopływ tlenu. Maską należy zakryć usta i nos. Elastyczną taśmę założyć za głowę i oddychać normalnie. Maskę należy założyć najpierw sobie, a następnie pomóc innym. Kamizelka ratunkowa znajduje się w kieszeni pod fotelem. W razie wodowania, na wyraźne polecenie załogi, należy wyjąć kamizelkę z opakowania, włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę w uchwycie. Zacisnąć taśmę tak, aby kamizelka przylegała do ciała. Kamizelkę należy napełnić przez silne pociągnięcie za dwa czerwone uchwyty, stojąc w progu drzwi lub na skrzydle po opuszczeniu samolotu przez okno. Jeśli kamizelka nie napełni się prawidłowo, należy ją dopełnić, wdmuchując powietrze przez dwa gumowe zawory. Nasz samolot posiada 6 wyjść awaryjnych, wyraźnie oznaczonych napisem Exit. 2 wyjścia przez drzwi w przedniej i 2 wyjścia przez drzwi w tylnej części kabiny oraz 2 wyjścia przez okna na skrzydła w środkowej części samolotu. Wyjścia przez drzwi wyposażone są w nadmuchiwane trapy. Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi wskaże drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy o przestrzeganie poleceń personelu pokładowego i zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa, która znajduje się w kieszeni fotela. Dear passengers, we will now demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stowed in one of the overhead compartments or under the seat in front of you. Now we will show you how to fasten, adjust, and open your seat belt. Please make sure that your tray table is closed and your seat is in the upright position with the armrest down. During takeoff and landing, all window blinds must remain open. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from the overhead panels. Remain seated. Take the nearest mask and pull it toward you to activate oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Wrap the elastic band around your head and breathe normally. Put on your own mask first and then help others. There is a life vest under your seat. In case of landing on water, only when instructed by the cabin crew, take the life vest out of its pocket. Pull it over your head and wrap the longer end of the belt around your waist and buckle the end. Adjust the life vest to fit your body by tightening the belt. To inflate the life vest, pull tightly on the 2 red toggles when standing in the doorway or on the wing after leaving the aircraft through the overwing emergency exit. If the life vest does not inflate correctly, fill it by blowing into the 2 rubber valves. Our aircraft is equipped with 6 emergency exits clearly marked with exit signs. There are 2 doors at the front and 2 doors at the rear of the cabin, as well as 2 overwing emergency exits in the central part of the aircraft. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card, which you will find in the seat pocket in front of you. Informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym.
Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie lub w rzędzie przy wyjściu awaryjnym prosimy o umieszczenie całego bagażu wyłącznie w schowkach. Prosimy zachować ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji podczas całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego lotu. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot, or produces smoke, please immediately notify a crew member. If you are seated in the front row seat or in the row next to an emergency exit, all your belongings must be stowed in the overhead compartments only. Please be careful while opening the overhead compartments as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Airlines, Star Alliance ja meie partnerid tänavad teid, et lendate meiega.
palume paigutada käsipagas enda ees oleva istme alla või siis laealusesse laekasse ning võtke istet. Hädaolukorras palume jätta käsipagas lennuki partale. Palun kinnitage turvavöö, sulgege klapplaud, pange iste istuvasse asendisse ning käetoed algasendisse. Turvalisuse kaalutlusel peavad õhkutõusul kõik aknakatted olema avatud. Meenutame, et suitsetamine, kaasarvatud e-sigaretid, on meie pardal rangelt keelatud. Elektrooniliste seadmete kasutamine meie pardal on lubatud. Palun veenduge, et seadmed oleksid lennurežiimil. Paigutage õhkutõusul ning maandumisel sülearvuti ning suuremad elektroonikaseadmed käsipagasisse või istmetaskusse. Kui teie elektroonikaseade peaks kaduma või kukkuma istme vahele, siis teavitage koheselt meeskonnaliikmeid. Palun tutvuge enne väljalendu ohutusjuhendiga, mille leiate ees oleva istmetaskust. Soovime teile meeldivat lendu! Cabin crew, be ready for departure.